Z wielu stron jesteśmy przekonywani czy atakowani, żeby się poddać, żeby dać sobie spokój, żeby nie wyskakiwać za wysoko, bo i tak niczego nie osiągniemy. To jest oczywiście marzenie piekła. Oczywiście jest to też marzenie złych ludzi w dowolnych obszarach w świecie polityki, ale nie tylko, także w świecie religii, kościoła. Nie podskakuj, nie wychylaj się, nie dąż do wielkich celów. No i teraz pytanie, czy się poddasz, czy wytrwasz? Bóg nie chce, byś się poddał. Oczywiście Boży ludzie też będą cię zachęcać do tego, byś się nie poddał. Ja chciałem pokazać wam jeden werset z Biblii, a przede wszystkim chciałbym wam pokazać, jak można troszeczkę ożywić to, jak czytamy Biblię, używając innego tłumaczenia. Ten werset to mi Kornelia, moja córka, dzisiaj podrzuciła. 6 rozdział, ostatni listu do Galacjan. Pamiętacie niedawno ten challenge? I tam werset 9. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. No, znam ten werset na pamięć od dawna, a Kornelia mi zarzuciła tłumaczenie pastora Zaremby. I tam czytamy. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. Zachęcam was do przeczytania jeszcze kolejnych tłumaczeń. Dla mnie ta lekcja, no gdzieś tak jakby z ostatni Mohikanin, nie, wielkie łowy i tak dalej, tego typu skojarzenia. Sprawdźcie, czy rzeczywiście tekst grecki tak oddaje. Możemy o tym kiedyś podyskutować. Piszcie kontakt@icpodprat.pl.